dotarliśmy. Karmir Resort. O, tak wygląda nasz samochód w środku. No i tak. Idealnie spakowany. O, tam Ulunia śpi. Halo, Czesio! Tutaj jest Brodzik w miniklubie. Tutaj jest plac zabaw. Dobrze, zaraz założysz. Tutaj są jeszcze inne huśtawki. Tam było łóżenka. Zjeżdżalnie, drabinki. Tutaj jak te drzwi białe, tam jest miniklub. Tam są prowadzone różne zajęcia. Zabawy, bajki lecą. No i tu jest taki brodzik 40 cm. Oh,
Co? Chodź. Tu jest bar z przekąskami. A tu jest wyjście na plażę. Trzeba wyjść z hotelu, przejść przez ulicę i zaraz zobaczymy, gdzie tam dalej trzeba iść. Ula, może mi iść drogą, no bo tu jest zepięcie. Samochody nie jechały. Tak, tutaj samochody nie jeżdżą. Można iść sobie drogi, drogą. Tylko trzeba przejść przez ulicę. Samolot. Tutaj to lata tyle tych samolotów, że ho, ho, ho. Tutaj wszystko w trakcie chyba budowy. O, tutaj chyba powinien być bar, ale nie wiem, czy działa. Koniec chodnika. O, zobacz, co tam jest dalej. O, mama, zobacz. Chodźmy do plaży. Poczekaj. Poczekaj, Tysiu, pójdziemy zobaczyć, jaka woda jest. Lapki zdejmuć. Zaraz zdejmiemy. Tam siedzi na leżaku. O, jest i nasza śnieżna góra. Gdzie dziura? O, dobrze. Mama, pasy są. Dwie pasy. Mama, okej. Dobra, ale poczekaj, stój. Już za chwilkę. Stój. Tak. O, samola. Jezu. Mama, jezu. Co się stało? Piasku. Piasku? Z piasku otrzepaliśmy nóżki, tak? Jesteśmy teraz w barze z przekąskami. Można zamówić lahmacuna, goznebę, hamburgera. Dobry hamburger? Pidę i pizzę. Tam mają piec opalany drewnem.
można, o tu pani robi gozlemę z mięsem albo z serem, albo pewnie z ziemniakami, warzywka. To jest o tyle fajnie i ciekawie, że się siada do stołu, panowie przynoszą menu, zamawia się i przynoszą. Tak wygląda lahmacun. Do niego wrzucamy trochę cebulki, trochę pietruszki, trochę pomidorka. Polewamy cytrynką, zwijamy i jemy. Ale masz fajne koło. Dzisiaj troszkę wietrznie. Fale są. Woda około 19, między 19 a 20 stopni. No w basenach to już cieplutka, bo 24. Coraz przyjemniej. Jak tam? Ciepła woda, no i super. Jesteśmy na plaży, piękne góry nas otaczają. Super, dzisiaj troszkę fale, wieje wiaterek. O, zabawa na całego. Morzu, fale są dzisiaj, ale chłopaki się i tak świetnie bawią tam w oddali. Jak tam? Czesiek założył koło, żeby czuć się bezpieczniej, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Za mną piękne góry, tutaj Kemer, okolicy. Góry są naprawdę blisko. Riviera turecka, no i ogólnie całe wybrzeże jest otoczone górami, ale tutaj te góry są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Wygląda to super, jeszcze najlepsza ta góra ze śniegiem. Teraz jej średnio ją widać, bo są chmury, ale wczoraj ją też było widać, także super, bardzo mi się to podoba. O, Czesio wypadł, Czesiek wypadł z koła. Wszystko w porządku? Czerwona flaga, także ratownika nie ma na posterunku. Można też pograć trochę w siatkówkę na plaży. Atrakcje w hotelu są naprawdę fajne. Jesteśmy teraz w hotelu Karmir. To jest hotel pięciogwiazdkowy w okolicach Kemer. Nie jest on bezpośrednio przy plaży, ale jest bardzo bliziutko, tylko trzeba przejść przez ulicę i później już jest droga zamknięta dla samochodów.
także fajnie, można szybko dojść. Jeżeli chodzi o baseny, to jest taki jeden wielki basen, który po środku ma też leżaki, są różne mostki, drzewka, jest wszystko tak na biało, jest taki fajny, fajny klimat. Tutaj na przodzie basenu jest taka, nie wiem, ze 30 cm wody i tam są takie leżaki, na których można leżeć w wodzie. Fajna sprawa, bo brodzik jest tylko w miniklubie, ale w tym właśnie miejscu dzieci się mogą pobawić. Ja sobie mogę poleżeć na tym leżaku. Są też wejścia do wody, to są głównie takie schody szerokie, więc też dzieci się fajnie bawią na tych schodach. Nie trzeba cały czas się denerwować, że zajmują miejsce na wejście do drabinek. Jedzenie jest bardzo dobre, jest też kryty basen, gdzie woda jest cieplutka. Jest fajny plac zabaw, są fajne animacje, fajna leci muzyka. Jedzenie jest pyszne, w przekąskach też jest ciekawie, bo zamawia się do stu... O, Czesio pozbierał śmieci, pokaż mi się, gdzie ty jesteś. Pozbierałeś śmieci? I gdzie je teraz wyniesiesz? Do śmietnika, tak? Zobacz, tu masz taki kubeł. No, taki kubeł. I tam zanieś. Ogólnie jest... blisko też jest jakieś miasto, supermarket, jakieś takie mini bazary. No, ogólnie powiem szczerze, że trochę myśleliśmy, że to będzie taki gorszy hotel, ale jest naprawdę, przewyższył nasze oczekiwania. Pokoje też są ładne, małe, ale ładne. Z taką starannością wykonane, płytki są bardzo ładnie dobrane, wszystko jest tak, no, tak gustownie urządzone. No i ogólnie cenowo też bardzo sympatycznie. Także naprawdę hotel Karmin nas zaskoczył bardzo pozytywnie. Jesteśmy już tu kilka dni i będziemy sobie wypoczywać. Rozpoczynamy kolejny dzień. Tutaj jest siłownia. Mała, ale starczająca. Ja już po porannych ćwiczeniach. Tutaj kryty basen. Pokaż, jak pływasz. Jesteś rybą? Która uciekła z wody. A tam macie basen z tyłu, wiecie? Gdzie basen?